W tym odcinku stworzymy kopię zapasową za pomocą Easy As to Do. Mam tutaj otwarte okno aplikacji, którą zainstalowaliśmy przed chwilą, i za chwilkę wskażemy, co chcemy kopiować i gdzie chcemy zapisywać. Mamy do wyboru różne rzeczy do skopiowania: dysk, partycja, czyli jakieś wydzielone miejsce pamięci, system operacyjny, czyli cały system. Zawartość komputera, ta część, która pozwala na jego uruchomienie, OK, pliki i maile. Nas interesują pliki. Jest tutaj napisane, że to są dokumenty, zdjęcia i tak dalej, ale my wiemy, co kopiować, żeby zapisać najważniejsze rzeczy. Wybieramy pliki i po chwili naszym oczom ukazuje się takie okienko, w którym można wskazać, co tak naprawdę chcemy sobie zgrywać. Więc od razu wyskakuje chmurka sugestii. Wybierz plik lub katalog, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Ok, mamy tutaj bibliotekę. To jest biblioteka użytkownika, na którym teraz jesteśmy. Moje dokumenty. Ulubione i pulpit. Klikamy sobie może nie na bibliotekę, tylko przechodzimy do komputera i wskażemy konkretnie, co nas interesuje. Jeżeli chcesz, możesz też robić kopie zapasowe sieciowych dysków, takich, które na przykład są przyłączone do Twojego routera. Ja wybieram w komputerze dysk, na którym znajduje się mój system operacyjny. Rozwijam tą listę. Teraz posługuję się już tym okienkiem, jest bardziej czytelne, i odnajduję program Data. To jest ten folder, który sobie wskazywaliśmy. On ma ustawienia programów, które są współdzielone między użytkownikami, ale też dodatkowe zasoby programów, które zostały pobrane w toku ich działania, czyli dodatki wtyczki, materiały itd. Przechodzę niżej w dół do katalogu Użytkownicy, tu jest Users, i albo mogę zgrać cały Users, albo mogę zgrać tylko tego użytkownika, którego używam. To już w zależności od tego, do jakich celów używasz komputera rozwijam tu z lewej strony listę, ja będę robił kopię bezpieczeństwa tylko mojego profilu. Dodatkowo jeszcze trzeba wspomnieć o tej drugiej grupie plików, które należy zgrywać. Chodzi tutaj o pliki, które przechowujemy osobiście. Jeżeli nie masz czegoś na pulpicie, w dokumentach, czy po prostu w tych miejscach użytkownika, tylko trzymasz na przykład na dysku w jakimś folderze, tak jak to się często robi, no to też wypadałoby je zgrać. Ja tutaj mam specjalny dysk D, na którym trzymam rzeczy, na których pracuję i chciałbym robić sobie kopię bezpieczeństwa projektów webowych. I teraz uwaga, co się dzieje. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej w innym miejscu. Wyskoczył dialog, który sugeruje, żeby nie robić kopii bezpieczeństwa w miejscu, które chcesz sobie kopiować. Jeżeli ten dysk D by mi się zepsuł, to nie miałbym dostępu do kopii bezpieczeństwa, którą mógłbym odzyskać. Dlatego właśnie kopię wskażemy w innym miejscu. Wybieram przeglądaj. Wskazuję komputer i inny dysk E. I tutaj sobie zrobię tą kopię bezpieczeństwa. Nazywam ją dokumenty i workspace. Czyli mam tutaj całą zawartość użytkownika i dodatkowo jeszcze swoje pliki, które są dla mnie ważne, które wskazałem ręcznie, bo wiem, że tam je przechowuję. Klikam opcję kopii zapasowej. Mogę wybrać stopień kompresji, aby wskazać jak silnie ma być spakowany ten plik. Będzie to trwało dłużej, ale będzie zajmować mniej miejsca na dysku. Ja wybieram normalny. Mam miejsca wystarczająco dużo, raczej zależy mi na czasie. Można wprowadzić szyfrowanie kopii. Ustawić hasło, tak żeby ktoś inny nie mógł odzyskać tych plików, jeżeli uzyska dostęp do kopii. Jest to dobra praktyka. Ustawię hasło. Warto użyć bezpiecznego hasła, możesz je przechowywać w kipasie. Wydajność tutaj wskaże, jak dużą część procesora można użyć, aby robić kopię zapasową. Więc, jeżeli będzie się robiła kopia zapasowa, to możesz w tle czymś się zajmować, korzystać z przeglądarki itd. Dlatego lepiej zostawić ten średni albo niski. Chyba, że nie korzystasz z komputera, włączasz kopię bezpieczeństwa i gdzieś wychodzisz, to możesz ustawić wysoki, wtedy ta kopia szybko się zrobi. Klikam Zapisz. I już teraz zostało nacisnąć kontynuuj. I zobacz, teraz możesz robić co chcesz. Możesz zamknąć program. Kopia zapasowa będzie wykonywać się w tle. Ja to sobie zminimalizuję. I teraz mogę się zająć swoją pracą. Gdy kopia zapasowa się wykona, otrzymam stosowny komunikat. Tak więc to by było na tyle. Zachęcam Cię do tworzenia takich kopii bezpieczeństwa. W kolejnym odcinku pokażę, jak je przywrócić.